Tu, Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. W ciągu zaledwie 7 czy 8 ostatnich lat powstało cztery razy więcej kryptowalut niż istnieje tradycyjnych jednostek monetarnych i to takich z wieloletnią, a nawet wielowiekową historią. No w teorii każdy może taką kryptowalutę stworzyć, ale realnie większość tych projektów od razu upada i jest szybko weryfikowana przez prawa rynkowe. I o tym jak wygląda dzisiaj rynek kryptowalut, jacy aktorzy odgrywają na nim rolę i jakie to są role, porozmawiam z naszym znakomitym ekspertem, a jest nim dr. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i współpracownik Delabu Damian Zięba. Cześć Damianie! Cześć, cześć. Miło, miło się spotkać tak i porozmawiać na Miło się spotkać temat. na żywo. Tak, to na jest żywo, też tak. warte tak, zauważenia. Tak, po, po Damian, roku. mówimy o kryptowalutach, mówimy o <coughs> rozmaitych aktywach właśnie w tym, w tym obszarze krypto, ale to nie jest tylko bitcoin przecież. Jakbyś mógł powiedzieć, czym jest kryptowaluta? Czy to jest jakiś inny pieniądz niż te, które znamy? Jakie są typy tego, tego ustrojstwa na rynku? Tak, tak. No na pewno obecnie to już na pewno nie jest tylko bitcoin. E, można powiedzieć, że kryptowaluty jako takie e, stają się powoli przeżytkiem. Wiadomo, że e, jakby od tego zaczęła się cała historia, że to jakby pierwsza aplikacja technologii blockchain, e, ale tak naprawdę e, kryptowaluty, które służą do płacenia, po prostu wymieniania się, samego wymieniania się w celu może właśnie dokonania jakiejś transakcji, no to to już e, takie twory nie powstają, można powiedzieć, na rynku, albo bardzo rzadko powstają. Czy to znaczy, że bitcoinów się już nie kopie? Był u nas nie, kiedyś Łukasz Jonak e, i opowiadał tak. o tym, że pewnie nastąpi kres kopania bitcoinów. Czy to już jest ten moment? Bitcoiny dalej się kopie. Nie jest to już aż tak, powiedzmy, popularne jak, jak kiedyś, tak? że to był dobry sposób na, na zarobienie pieniędzy. Może nie, nie przez kopanie samego bitcoina, ale kilku mniejszych kryptowalut, które można było kopać mniejszymi zasobami mocy obliczeniowej. Takimi domowymi komputerami. No bitcoina dalej się kopie, dalej duże kopalnie kopią bitcoina, ale na przykład dosyć niedawno zablokowano kopanie w Chinach. Nie wiem na ile to już realnie wszyscy się wynieśli z Chin, ale, ale właśnie te, te kopalnie fizycznie przenoszą się w, w inne miejsca. Na przykład słyszałem, że podobno w Iranie jest niska cena energii elektrycznej i tam, tam się ludzie przenoszą z, z kopaniem. Jeśli chodzi o same kryptowaluty, tak jak je poznaliśmy, prawda, tą nazwę i właśnie to, to, to użycie technologii blockchain, no to już nie zdało to egzaminu za bardzo, no tak, no nie, nie było to za bardzo efektywne, nadal. Są projekty rozwijane, ale no poszło, poszła technologia znacznie dalej. To po co się dzisiaj produkuje, tworzy, powołuje do życia kryptowaluty, skoro mówi, że ta wizja jakiejś transakcyjnej roli kryptowaluty już jest pase? To dzisiaj po co się ma, albo w ogóle kto ma i w jakim celu takie waluty czy aktywa? Tak, ja właśnie preferuję pojęcie kryptoaktywą. Obecnie Myślę, że to by było takie dosyć precyzyjne określenie właśnie tego tworu, powiedzmy. I, i coraz częściej też się zaczyna używać tego, tego terminu w literaturze naukowej. To już właśnie jakby często, jeżeli szukamy artykułów, no to e, cryptocurrency to jest jednak główny termin, ale powoli zaczyna się przechodzić właśnie na to cryptoasset. A to z tego względu właśnie, że to co oferuje nam technologia blockchain właśnie, no to może być... E, może być wykorzystane właśnie w bardzo szeroki sposób poza samą kryptowalutę. Teraz takimi najbardziej, powiedzmy, i popularnymi dla inwestorów i, i najbardziej właśnie tymi kryptoaktywami z największym potencjałem są po pierwsze platformy, takie jak Ethereum właśnie, które pozwalają na tworzenie na nich tokenów, które tak naprawdę są... Albo jednostką rozliczeniową, albo takim biletem wejścia do po prostu takiego cyfrowego biznesu. Wiadomo, że jesteśmy cały czas na początku rozwoju tego, tego rynku, czy, czy właśnie tego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, ale jakby idziemy w tą stronę. Przede wszystkim chodzi o to, żeby te platformy, tak jak Ethereum, na tej platformie mamy cały czas tą tak zwaną kryptowalutę. Poczekaj, ale platforma nie jest moją własnością, tylko ona istnieje jako no, po, dobro wspólnotowe, tak, społecznościowe. Tak, platforma, I ja mogę tak. tam jako użytkownik co kupić, wymienić? Wybacz naiwne pytanie, jak w kantorze. Pewnie, pewnie, Skąd się bierze te, te tokeny? E, znaczy tak, po, pierwsze, po pierwsze należy wtedy na przykład zakupić tą natywną walutę, czyli taką powiedzmy kryptowalutę, jaką znamy ale ona już czyli tak czyli powiedzmy ten Ether tak mamy platformę Ethereum to jest nazwa platformy a jednostką tą rozliczeniową tą walutą jest Ether i teraz kupujemy ten Ether po to żeby na przykład być w stanie nabyć jakiś token który jest taką em, Czyli czy wszystko zależy od tego, czy, czym ten token będzie, bo to zależy do czego, jak, jak, jak ten biznes będzie jakby rozwinięty. Ale potrzebujemy zakupić Ether po to, żeby potem, na przykład, właśnie zakupić jakiś token. I móc korzystać z danej usługi, którą oferuje tu, tu jakaś firma. Tu się zatrzymam dalej. Mhm. Czy ja muszę mieć jakąś, czy, czy ten token ma przypisaną wartość? Czy ja muszę dysponować jakimś kapitałem, On ma żeby jakąś móc cenę kupić? Rynkową. On ma jakąś cenę rynkową albo jest na przykład wypuszczany w ramach ICO. Tak? Czyli? I, czyli Initial Coin Offering. Jest to, to, to jest nowy sposób, znaczy nowy już od 2016 roku, czy 2017 staje się coraz bardziej popularnym Sposobem crowdfundingu, czyli zamiast właśnie korzystać z, z jakiegoś venture capital, czy, czy właśnie z, z takich tradycyjnych sposobów crowdfundingu, możemy jakby stworzyć sobie biznes i wypuścić tak zwanego tokena w ramach ICO, czyli Initial Coin Offering. To jest coś powiedzmy analogicznego do. Initial Public Offering, tak, który mamy na, na giełdzie. I tutaj, no, wiadomo, są, powstają inne, znaczy coraz, coraz to nowsze czy precyzyjniejsze regulacje, ponieważ, tak jak wspomniałaś, dużo, dużo upada takich projektów. Często niestety na początku to były tak zwane skamy, czyli po prostu oszustwa. Ludzie zbierali, po prostu promowali coś, co brzmiało bardzo fajnie i nowocześnie, powiedzmy, i, i miało duży potencjał, ale w rzeczywistości nie, nie, informatycy nie byli w stanie tego jakby doprowadzić do końca i te projekty szybko upadały, czy były weryfikowane właśnie tak jak powiedziałeś przez rynek, ponieważ no, no to na przykład było za wcześnie na to, żeby, żeby po prostu wdrożyć taki projekt w życie. Kto hmm. wyznacza wartość takiego tokena? To, to jest wyznaczane rynkowo, czy w zależności od czegoś? No mamy tak. kursy walut hmm. i to z pieniędzmi takimi tradycyjnymi mogę powiedzieć, ile co jest kiedy warte. Tak. To się pewnie zmienia, ale, ale jest to obliczalne. A tu? To kto, jest uznaniowe? Tak, tutaj kto wyznacza, to jest, to jest dosyć trudne pytanie, prawda? Nie, chcę, nie A jest chcę taki tutaj, cennik, e... który gdzieś znaczy, wisi i wiadomo? Nie, nie, nie. Ta, tak, to znaczy tak. No, przede wszystkim można powiedzieć, że przede wszystkim wyznacza rynek. Prawa popytu i podaży tak naprawdę wyznaczają Tą cenę przede wszystkim prawa popytu, bo najczęściej podaż jest stała. I, I wtedy kwestia jest właśnie tego, ile w stanie kto, ktoś będzie zapłacić za daną kryptowalutę, czy kryptoaktywo, tak naprawdę, tak? jakiś token. Początkowo, jeżeli wypuszczamy ICO, no to wiadomo, ci jakby właściciele projektu ustalają, ile, ile taki token będzie warty, ale później, jeżeli wypuszczają na rynek, na, na giełdę kryptowalutową, no to wtedy wszystko już rządzi się prawami rynku typowymi. Tylko, że z Jednym takim zastrzeżeniem, że no, bardzo dużo się mówi coraz więcej w literaturze, też naukowej, a, a też w mediach, jakby nie jest to że, tak naprawdę żadna tajemnica, że na rynku kryptowalut mamy do czynienia z tak zwanymi wielorybami, czyli bardzo dużymi graczami. Często na przykład są to ci początkowi minerzy, ci początkowi kopacze bitcoina, na przykład gdzieś. Z tych początkowych lat, kiedy to było bardzo tanie, oni teraz posiadają bardzo duży kapitał i są w stanie manipulować tym rynkiem. Oczywiście to jest coś, co jeszcze nie jest, prawda, całkowicie zweryfikowane, ale jest to po prostu, no, no na, na pewno nie jest to mit, jest to coś, co, co, o czym wszyscy wiedzą, ale no, no, no tak jak no wiadomo, wszystko jest pseudonimowe na tym rynku, to nie jest anonimowe całkiem. Da się, po prostu są czy badania, czy analizy pokazujące, że dane adresy, tak, te zahaszowane adresy po prostu w pewnym momencie dokonują bardzo dużych transakcji, wlewają bardzo duże pieniądze na, na rynek, i, no i wtedy powiedzmy, w jaki sposób manipulują te, tą ceną, ale no. Trzeba też powiedzieć, że, że na rynku walut tradycyjnych banki też w jakiś sposób Spekulacje. jakby ustalają kurs waluty. Wiadomo, że nie aż w takim stopniu, to nie jest aż, nie są aż takie różnice, jak na tym rynku kryptowalut, ale no wiadomo, że zawsze są więksi gracze, którzy posiadają po prostu większy zasób danego aktywa i są w stanie po prostu w jakiś sposób sterować, w którą stronę na przykład pójdzie ta, ta cena. Czytałam, że wartość rynku kryptowalut obecnie to 2 biliony 363 miliardy i tam jeszcze trochę tak, dolarów. Tak, bi biliony w polskiej notacji, prawda? Nie, żebyśmy nie mylili, to są po angielsku tryliony właśnie. Przełożone nawet na złote, nawet nie na, do tak. e, na dolary, ale przełożone to na złote, tak, to oczywiście tak. są 2 biliony 300 000 000 zł, e, złotych, to jest chyba, czy dolarów, to jest dolarów, zaporowa nawet, e, tak. kwota. Ale dalej nie rozumiem, co z tymi bitcoinami, czy tokenami może zrobić użytkownik? Czy ja mogę wziąć takie tokeny, bitcoiny, wybacz profanację, jeżeli to, co powiem, będzie śmieszne. I mogę coś za to kupić, czy ja mogę to wynieść na rynek poza kryptoaktywami? Już się nauczę, i jakoś to spieniężyć, bo rozumiem, że jakby giełda polega na tym, że wymieniamy się, mam więcej, mogę sprzedać drożej, kupić taniej i na tym zyskuję. Ale czy jest jakaś możliwość wydatkowania tego poza tym rynkiem? Czy to jest tylko funkcja tezauryzacyjna i przechowywania kapitału. Czy, czy spekulacyjna, właśnie? No przykład, ale tak. nie, nie tylko. Są, są, znaczy to, to, tutaj to się zawsze zmienia. Jeszcze przed właśnie naszą rozmową chciałem właśnie sprawdzić tych tak zwanych vendorów, prawda, czy powiedzmy te jednostki czy, czy, czy podmioty, które akceptują. E, Kryptowaluty jako płatność, i no istnieją, jest jakaś sieć hoteli, powiedzmy, która e, przyjmuje kryptowaluty. Nawet czytałem, że lot nasz e, e, polski, jako jedna z bardzo nielicznych, e, właśnie linii lotniczych, przyjmowała, czy dalej może przyjmuje, nie, nie jestem, w... nie, nie, nie weryfikowałem tego, przyjmuje te kryptowaluty, czy, czy Visa na przykład, czy właśnie, no, Microsoft e, widziałem, właśnie czasami, czy Paypal, Dużi gracze na przykład, no pozwalają dokonać przelewu, który oni potem zamieniają. Czyli te na, bitcoiny i tak. inne krypto właśnie Z, na jakimś innym koncie? Zależy, to, znaczy, się tak często, na przykład, tak, często na przykład to są tylko bitcoiny, możliwe czasami ethereum, czy na przykład litecoin, to też była taka kryptowaluta, która miała bardzo niskie koszty transakcyjne, i była chętnie przyjmowana właśnie przez, przez niektóre podmioty, ale jeśli chodzi tak, jeśli chodzi o większość kryptoaktywów, to, to, to raczej one nie są przyjmowane. Zazwyczaj jest to, jest to może Bitcoin, czy, czy może Ethereum, ale to, to, nie, jest, to, nie, jest, jakby to, to nie jest takie proste. Tak? to nie, Jakby nie ma, nie ma zbyt wiele miejsc, gdzie możemy Bitcoinem zapłacić. Są kantory, gdzie możemy go wymienić na przykład. Tak? ale no już przestaje się wydaje mi się myśleć o kryptoaktywach czy tych tokenach jako, jako właśnie metodą płatności. Raczej jest to aktywo inwestycyjne albo właśnie w długim okresie albo w krótkim jakaś spekulacja właśnie w, zależy, w zależności od tego, jaki, jaki jest właśnie popyt, jaki jest ten wolumen, tak? czy, czy można właśnie dokonywać tych krótkoterminowych transakcji, śródziennych na przykład, czy, czy raczej właśnie też są znajomi, którzy po prostu kupili jakoś dawno. E, tak są, są różne typy właśnie osób, czyli teraz już przechodząc, tak, już nie, jakby nie myśląc o tym, że, że możemy płacić tą kryptowalutą, tylko raczej właśnie osoby, które na przykład albo kupiły Bitcoina kiedyś i sobie go trzymają jako takie właśnie aktywo, powiedzmy coś jak złoto, tak, takie cyfrowe złoto e, i, i, i kiedyś sobie je spieniężą. Co jakby, jeżeli ktoś kupił na przykład 5 lat temu, no to teraz jakby prawda, może tylko powoli liczyć albo tak, kiedy, kiedy sobie to spieniężyć. Z drugiej strony są osoby, które ciągle szukają nowych projektów i powiedzmy, inwestują bardziej tak ideowo, mają już jakiś kapitał i tak sobie szukają projektów i patrzą o ten projekt, na przykład zamierza tutaj coś fajnego zrobić, wchodzą na rynek zainwestuję w ICO, będzie ICO, kupię tokeny i jakby wesprę ten projekt, a przy okazji może sam na tym zarobię przy, przy tej spekulacji późniejszej na rynku. Inna sprawa to na przykład pojawił się typ ostatnio takich kryptoaktywów jak non-fungible token. Ten typ jest już znany właśnie od jakiegoś czasu. Tak trochę, prawda, tutaj powiem się pochwaląc, że właśnie w ramach Delabu, czy, czy prawda, w, w ramach wsparcia Delabu kiedyś wystąpiłem na, na, na konferencji z plakatem przedstawiając potencjalne użycie takiego non-fungible token. To było takie użycie biznesowe. Obecnie. A non-fungible token to? Tak, non-fungible, ok. Non-fungible token jest to token niewymienialny i taki unikalny. Czyli właśnie największym, jakby takim najczęstszym użyciem są dobra kolekcjonerskie albo właśnie dzieła sztuki, gdzie ktoś ma powiedzmy swoje dzieło sztuki i powiedzmy cyfryzuje je na tak zwany NFT, czyli non-fungible token i, i powiedzmy. Może cyfrowo sprzedać go komuś, tak? Czy, czy właśnie takie dobra kolekcjonerskie, jakieś karty kolekcjonerskie, tak jak mamy na przykład jakieś karty baseballowe, tak? Taki przykład. Że, że każda karta, wiadomo, jest unikalna. One, tam, prawda, każdy gracz ma jakiś tam, prawda, jest dobry w ataku, tak? czy może na bejsbolu się jakoś dobrze nie znam, ale ma jakieś prawda te swoje. W amerykańskich charakterystyki. filmach jest taki wątek ta Tak, bezbola, zawsze tak. tak. Może prędzej też widziałem, że są karty koszykówki, prawda? ktoś, nie wiem, lepiej rzuca, czy ktoś lepiej zbiera, czy lepiej asystuje. Ma, ma te charakterystyki i zawsze ten, ten token ma swoje, swój zestaw charakterystyk i jakby tak jest wyceniany potem rynkowo na, na tej podstawie. Stawie. Cała idea wzięła się od, od takiej gry CryptoKitties w 2018 roku czy 2017, no, no, tak w 2017. Ludzie zbierali sobie takie kotki cyfrowe. I każdy kotek miał swoją szybkość jakąś, jakiś tam kolor, ale miał też właśnie jakąś szybkość i się wyścigowa, wyścigowali tymi kotkami. Mogły, te kotki się rozwijały, czyli taka bardziej RPG gra i no, tak się to stało popularne, że zatkało to całą sieć Ethereum w pewnym momencie. I to było właśnie tam wtedy na przełomie 2017-2018 roku. Był taki moment, kiedy bardzo dużo takich projektów upadło przez to, że ludzie grali sobie w te gierki kryptokotki, bardzo dużo tych transakcji dokonywali, po prostu się takie stało popularne, że, że właśnie potem, jeżeli ktoś chciał wykorzystać taki projekt biznesowy, no to musiał bardzo dużo zapłacić za jedną transakcję, bo ta gra po prostu tak wciągnęła ludzi, że. No, no aż zatkali po prostu całą sieć i, i nie można było dokonać transakcji, bo górnicy nie nadążali z wykopaniem po prostu kolejnych tak, kolejnych właśnie. No, ale bloków. twój osobisty projekt to nie jest projekt o kotkach, to tak, jest projekt Carbit, tak. o którym też warto Nie wspomnieć. powiem, że mój osobisty, oczywiście robimy to w zespole, bardzo prężnym zespole. Tak, projekt Carbit, tak, też opieramy właśnie na NFT. Tutaj chcemy NFT, właśnie. czyli, czyli non-fungible token, o którym okay. właśnie tak e, wspominaliśmy. Rozumiem, że może. Tak, ale duże jeszcze nie było, okay. więc dla porządku musimy Ok, Okej, okay, pewnie. Właśnie za pomocą. Znaczy i, I tak, i chcemy, chcemy zrobić właśnie takie biznesowe wykorzystanie tego e, e, tokena NFT. Nasz projekt e, to jest projekt motoryzacyjny, można powiedzieć. I, i, i jego, jego, jakby jego głównymi takimi featuresami, czy, czy takimi właśnie korzyściami dla użytkownika, znaczy kilka mamy takich, e, takich rzeczy. Jedną główną to jest właśnie wykorzystanie tego non-fungible token jako właśnie e, cyfryzacja własności Twojego pojazdu. Czyli masz pojazd swój, zakładasz konto na, na naszej platformie, rejestrujesz się, i naszym zadaniem jest zweryfikować Twój pojazd, czy ten VIN, czyli Vehicle Identification Number, zgadza się z tym pojazdem, z numerem rejestracyjnym, mamy właściciela, rejestrujemy ten fakt na, 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 platform, na, na blockchainie. Staramy się oczywiście jak najmniej danych na samym blockchainie trzymać, tak żeby to było efektywne. Także większość danych jest w naszej bazie danych. Ale jest taki tak zwany hash, taki odnośnik, który mówi, że ten samochód należy do Jana Kowalskiego i on jest teraz właścicielem. I w następnej kolejności ten użytkownik ma dostęp do takiego marketplace'u, czyli portalu, który umożliwia po prostu sprzedaż i zakup samochodu. I teraz jeżeli ma to NFT, w momencie kiedy będzie sprzedawał samochód, no to będzie też przekazywał własność tego NFT temu kolejnemu użytkownikowi. I w ten sposób I to jest bezgotówkowa sprzedaż wtedy? Tak jak sprzedaż samochodu fizyczna plus przekazanie NFT. A to po to, żeby właśnie jakby Przeciwdziałać czy, czy może wyjść naprzeciw tym problemom, z, e, prawda? Przy kupowaniu samochodu czasami nie wiemy, jacy byli wcześniejsi użytkownicy, co się działo z tym samochodem. A, a tutaj, dzięki temu, że będziemy mieli zapisaną historię pojazdu na blockchainie, będziemy w stanie weryfikować i właścicieli i e, historię tego pojazdu, jakieś stłuczki, wszystko. Wiadomo, że gdzieś tam do tego da się dojść, ale to jest bardzo czasami czasochłonne, kosztowne. Poprzez czujnik lakieru się do tego dochodzi najczęściej. Tak, tak, ale też niekoniecznie. Czasami nawet i, i, i to nie pomaga. Także chcemy wyjść naprzeciw tym problemom, które są na rynku motoryzacyjnym, właśnie po, z jednej strony związanym właśnie przy kupnie. A z drugiej strony, później przy użytkowaniu. Chcemy, chcemy właśnie również, tak jak wspomniałem, śledzić tą historię pojazdu, czyli też właśnie weryfikować kolejne naprawy, wymiany części, ale też za pomocą tak zwanej wtyczki OBD-2. To jest taka wtyczka, która łączy się z komputerem pojazdu. I my chcemy właśnie te dane. To wszystko zależy od tego, jakie dane pojazd po prostu ma w komputerze, jakie ma czujniki, ale będziemy pobierać te wszystkie dane i przekazywać analizę na, na platformie użytkownikowi. I teraz użytkownik będzie mógł, albo jeżeli jest prawda, nie wiem, fanem motoryzacji, interesuje się tym swoim samochodem, dba o ten swój samochód, lubi sobie to wszystko śledzić, no to będzie mógł sobie przeanalizować po swojemu i tak dalej. Użytkownicy, którzy może nie mają na to czasu, nie interesuje ich to za bardzo, będą możliwo, mieli możliwość zakupu e, takiej, e, takiej, jakby, e, prawda, konta premium, gdzie będziemy e, dawać e, wskazówki, taki Car Assistant, e, gdzie będziemy mówić, że okej, okay, tutaj zużywa ci się, zużywają ci się klocki hamulcowe, może jeździsz za agresywnie, czy, czy może właśnie nieekologicznie nie powiedzmy, i, no i będziemy po prostu dawać taką analizę i to już w zależności, czy, czy użytkownik będzie tego potrzebował, czy nie będzie mógł z tego, z tego skorzystać. Są też inne. Zachęcamy wszystkich, tak. do sięgnięcia. Zachęcamy wszystkich i, i też przede wszystkim, jeżeli to oglądacie, to zachęcamy również do wzięcia, jakby do szukamy osoby do mediów społecznościowych. Bardzo aktywnie obecnie wystawiliśmy ofertę pracy na, na media społecznościowe. Projekt mamy już w bardzo ostatnich fazach gotowy do, właśnie do, do, do rozpoczęcia jakby dalszych faz. E, czyli będziemy takie ICO robić, pre-ICO wstępne, żeby zobaczyć, jaka będzie właśnie jakie zainteresowanie na rynku tym projektem, i, i będziemy szukać właśnie, szukamy właśnie obecnie bardzo aktywnie osoby, także pozwolę się tutaj tak, tak wykorzystać. Również dla tych, którzy nie są zainteresowani e, tak. pracą, ale zainteresowani e... wynikami waszej pracy, bo to są ciekawe rzeczy, o tak, których tak, mówisz tak. Damian. My możemy tak bez końca, ale nasi pewnie. słuchacze nie mają cierpliwości, żeby bez końca z nami tak, zostać. Pewnie, Mam nadzieję, że to dopiero początek spotkań na te tak, tematy, a będziemy oczywiście. śledzić rozwój waszego projektu. Jak najbardziej. Zachęcam do tego, zachęcam do, do śledzenia na razie jeszcze właśnie przez to, że nie mamy osoby do mediów społecznościowych, to nikt nie jesteśmy w nie stanie wie. tego przekazać właśnie w efektywny będziemy sposób. Będziemy cię zapraszać, będziemy Także, przekazywać tak. i aktualizować okay. wiedzę. Dobrze. Na dziś muszę postawić kropkę. Bez bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za rozmowę. Naszym gościem był doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Jak państwo słyszeli, ekspert w zakresie kryptoaktywów, tak bym powiedziała. Też współpracownik delab Damian Zięba. Dziękuję Damian za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci. Radio Campus. 97 i 1 FM.